Cześć, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak widzicie już po tytule, ja pierniczę wydam 2000 zł na zakupy na Shein. Czy jestem z tego dumna? Nie wiem. Czy jestem zadowolona z tych rzeczy? W połowie wiem, że tak. Ale dlaczego wiem w połowie? Dlatego, że przyszły do mnie 2 z 3 paczek. I z 2 na razie, z jednej jestem zadowolona, bo wszystko już zobaczyłam. Drugiej jeszcze nie otwierałam. A trzecia jeszcze do mnie idzie, więc zobaczymy. Ale tą trzecią zobaczycie albo u mnie na Instagramie, albo na TikToku. Dlatego zapraszam was tu i tu. Na TikToku Zosia Gajewska, na Instagramie Gajewska Zosia. That's easy. Więc jakoś na dniach powinno się to pojawić, zobaczymy kiedy. No, a was zachęcam bardzo serdecznie do tego, abyście subskrybowali mój kanał. I jeżeli ten filmik wam się spodoba, spodobają wam się rzeczy, które wam pokażę. Aha, no bo oprócz tego, że wam zrobię haul, pokażę co i jak kupiłam, to oczywiście... Nie patrzcie się na mnie, ludzie. To oczywiście pokażę wam, jak te rzeczy wyglądają na mnie, no bo jednak jest to chińska strona. Dlatego wiem, że warto pokazać, jak to leży, jak to się dopasowuje do ciała, jak do figury, do sylwetki. Więc po prostu bez zbędnego długiego przedłużania zacznijmy ten film. Chodźmy rozpakowywać ten syf, który leży tutaj pode mną. Zacznę wam pokazywać po prostu akcesoria najpierw. Potem przejdziemy do ubrań. I jak przejdziemy do ubrań, oczywiście podczas pokazywania wam ich będę, pojawi się przebitka, gdzie będę pokazywała, jak to wygląda na mnie. Wiadomo, jest to chińska strona, więc czasem ciężko trafić, więc chcę również, żebyście zobaczyli, jak się dopasowuje do ciała, do mojej sylwetki. Ale zaczynając od akcesorii, zobaczcie, zamówiłam sobie... That's cute! Coś takiego, to jest po prostu do kostek lodu, myślałam, że to będzie mniejsze, ale jest dość spore, więc fajnie. Dzisiaj jest... Dzisiaj mamy sobotę! Winko jakieś się wypije z lodem, będzie fajnie. I kolejną rzeczą, zobaczcie to. Kupiłam sobie gąbeczki. I tak mówię, kurde, moje są już takie, a te kosztowały, nie wiem, 6 zł? 6 zł? Więc mówię, co mi tam to 6 zł? I tak, to jest nasz Shein. Co tam mi to 6 zł? I tak się dodaje, dodaje, dodaje. No i wiecie, jak potem jest, nie? Wychodzi to 2000. Ale dobra, po pierwsze to opakowanie jest zarąbiste, dlatego że what the fuck, to mi się do wszystkiego przyda, właśnie na przykład do gąbeczek. Ale co do tych gąbeczek, są mega mięciutkie, są fajne, zobaczymy jak one pracują z wodą, z makijażem. Ale fajnie, bo każda jest inna. Jak widzicie, 3 mi się przydadzą, zawsze im więcej tym lepiej. Dla panny Zofii zamykamy, mamy gąbeczki, super. Kolejną rzeczą z pierdół są takie kulki, czekajcie. Acymry! I one są takie, wiecie... Nie wiem jak to opisać, o takie... Je się po prostu wrzuca do prania i one mają odkłaczać. Już takie 3 tak samo użyłam. W sensie, już wam ich nie pokażę, nieważne, są praktycznie takie same, tylko są plastikowe. Czy zobaczyłam różnicę? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, ale przyda nam się to, bo nasze rzeczy są totalnie okłaczone przez naszego dżentelmena, pana Czapurka. I kolejną rzeczą jest zestaw pilniczków. Mi tak samo ostatnio pilniczki się zużyły wszystkie, więc mówię, kurde, muszę sobie kupić nowe, a galerie zamknięte, więc uznałam, to kupię sobie na Shein, to też to chyba z 7 zł kosztowało. Mamy tutaj mamy tutaj 2 te pilniczki i 2 takie zwykłe, dodatkowo 1 taki. I są bardzo fajne, w szczególności ten mi się spodobał, tu mamy, wiecie, taki krok po kroku, żeby paznokcie były mięciutkie, żeby były jakie? Shine, fajne. Nie no, fajny zestaw naprawdę, git, użyłam sobie wszystkich. Więc spoko, spoko. Kolejną rzecz z akcesorii jest zwykła czapeczka. Rozpakuję ją. I tu mamy taką beżową. Mam jeszcze czarną, tylko Domin mi ją zawinął. Nieważne. Po pierwsze jest mięciutka. I po drugie tak się pięknie układa na głowie. Patrzcie to. Jest po prostu idealna, idealna bini. Zobaczcie, nic mi tu nie wisi. Jest przepiękna, więc... Ja już się kuszę na czerwony, niebieski, wszystkie inne kolory, bo uwielbiam takie czapki, w szczególności jak moje włosy odmawiają posłuszeństwa. Kolejną rzeczą z pierdół. Uwaga, moi drodzy. Nie wiem, po cholerę mi to.
Kosztowało tak samo z 5 zł, więc wzięłam. To jest złota tacka. Właśnie, zawsze jak zamawiacie na Shein, czytajcie sobie opinię. Najlepiej w ogóle jak ktoś jeszcze wstawi zdjęcie, bo ja nieraz zamówiłam coś nie czytając opinii i faktycznie okazało się to jedną wielką klapą, a odkąd czytam opinię, to zawsze mam tą samą opinię co inne osoby. Więc jak zobaczyłam, że ludzie piszą, że to jest malutkie, a myśleli, że to jest duże, no to faktycznie, no jest to malutkie, no jest to tak jak moja ręka, ale jest fajne na jakieś pierścionki. Nie no, słodkie ogólnie, to jest, nie będzie to położę, ale jeszcze o tym nie myślę. I kolejną rzeczą. To raz, że tak tutaj robię taki bałagan i tak wszystko rozpakowuję, ale uznałam, że tak będzie lepiej, nie wiem czemu. Są oczywiście klamry, które są na topie i już widzę, że są bardzo fajne. One były w dwóch odcieniach, właśnie takie bardziej szaro-czarne i takie brązowe. Ja jednak się na te szaro-czarne zdecydowałam. Let's do it. Błagam, Zofia, potraf to zrobić. Dobra, to jednak nie wygląda tak. Dobra, dobra, muszę się jeszcze nauczyć tej fryzury. Tego się nie da chyba tak na szybko. Nie no, przepiękne. Potem zamówiłam case'y. Jeden jest taki przeźroczysty z napisem I just really miss you. That's cute. Wiesz, jesteś na imprezie na przykład. No i wiecie, jesteście na imprezie i na przykład wasz chłopak się zajmuje kumplami i... Nie wiem. Ale ogólnie powiem wam, jak założyłam, jest fajny. To nie jest case taki, który wam będzie mega chronił telefon, ale jest git. Kolejny case. My God, jaki słodki. Jest taki, w takie serduszka. Mega popularny teraz print. Mamy skarpetki. Zobaczcie, jakie piękne. Boże, tutaj ręka. Zobaczcie, jakie one są śliczne. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać na kamerze, ale są takie wyszywane z kokardką, z falbanką. Ja już widzę to. Wiosna, białe trampki. Jezu, ja muszę sobie kupić jakieś białe, ładne trampki i wystające te skarpetki. Biały t-shirt, jeansowe spodnie. That's good idea, moi drodzy. Jedziemy dalej. Kolejną rzeczą jest bielizna. Jak ja to zobaczyłam, mówię... Chyba zły rozmiar zamówiłam, bo w sensie się wydaje to po prostu dość duże, nie? Dość duże się wydają te majtki. Ale wydają się chyba dlatego tylko takie duże, że mają taki krój, wydaje mi się, bo jak je założyłam, to są jak najbardziej okej. Okay. Może troszeczkę są za luźne, ale to dobrze, bo ja wolę, jak majteczki są luźniejsze, mimo tego są przylegające, ale luźniejsze, a nie, że się wrzynają wszędzie. Więc są git, więc mamy tutaj kolor różowy, mamy kolor biały i mamy kolor czarny, tylko czarny wrzuciłam sobie do prania już, bo sobie je przymierzyłam i tak jakoś wrzuciłam do prania. Kolejną rzeczą z akcesorii są po prostu gumki do włosów. Mamy tutaj taki kolor latte, taki brązowy, cztery odcienie w brązach. Ale wiecie co, ja właśnie lubię to w Shein, że takie gumki do włosów w Hemie by kosztowały 29 zł. A tutaj kosztują 5. Jakby... No kurde, nie? Nie, no fajne, zwykłe gumeczki. I tak to się wszędzie gubi, więc warto mieć i tyle. Kolejna akcesoria, uwaga. Kupiłam sobie szczoteczki do brwi, do rzęs. Nie wiedziałam, że przyjdzie ich tak dużo. Chyba otworzę salon kosmetyczny. Mamy też rajstopy. One kosztowały 6 zł. Ja już rajstopy z Shein miałam i byłam z nich, no po prostu zadowolona, były bardzo ładne. Tam po jednym dniu, oczywiście po jednej imprezie je całe rozdarłam, no bo na imprezie to inaczej się nie da, ale... bitch! One są z takimi, wiecie, brylancikami. Aha, piękne są. Już nie mogę doczekać, aż je ubiorę na jakąś imprezę. I teraz, uwaga, co ja sobie kupiłam do mojego telefonu. Popsocketa sobie kupiłam, zobaczcie, jaki słodki taki kwiatuszek. Strasznie słodko. Co, zepsuł się? Halo? Ale gość dziwny jest, bo patrzcie. Jakoś się tak dziwnie zamyka. Zobaczcie to. Nie, że tak... O. A dobra, jednak działa, trzeba było go rozruszać. Dobra. Tutaj najważniejsza rzecz. Przy pierwszym moim zamówieniu z Shein, które robiłam rok temu, jakoś to mi gdzieś wyskoczyło.
Ja to pokazywałam już wszystkim moim dziewczynom, normalnie na imprezach im ściągałam koszulkę i im to pokazywałam. Są to po prostu naklejki na sutki w kształcie kółek, serduszek i kwiatuszków. Jest ich tutaj dość sporo. I uwaga, słuchajcie, dziewczyny, ja wam powiem tak. Są dziewczyny, które czują się komfortowo bez stanika i nie chodzą w ogóle w staniku. Są dziewczyny, które muszą mieć zawsze stanik, a są dziewczyny, które nie mają pod bluzką stanika, tylko okazjonalnie. Ja jestem właśnie w tej grupie osób, gdzie na przykład nie mam stanika, gdzie mam jakąś taką bluzkę, co uważam, że kurde, no jak ja założę tu stanik, nie będzie to dobrze wyglądało. I w tych sytuacjach this is a thing! To jest wam potrzebne. Nie widać, jak sutek stoi, nie widać, czy wam jest zimno i ten sutek se stanie, czy przejdą wam ciarki, czy co, nic w ogóle. Jest to bardzo fajne, nie zostawia śladów żadnych na piersiach, mega spoko, mega przydatna sprawa i super to jest po prostu. Kolejną rzeczą, Zofia artystka na Shein zawsze znajduje jakieś dziwne rzeczy. Tu mam akurat taśmę, która jest w print liści. Nie wiem, po co mi to było. Uwaga, uwaga! Czemu ja wczoraj robiłam paznokcie i o tym zapomniałam? Moi drodzy, rzecz idealna dla mnie, jak wiecie, ja już paznokci nie robię. Nie robię już paznokci tylko i wyłącznie dlatego, że mi się po prostu nie chce jeździć, płacić nie wiadomo ile pieniędzy, siedzieć 2 godzin i robić paznokcie. Więc sobie sama maluję. Stwierdziłam, że czemu by nie kupić naklejek na paznokcie? Jest tu ich mnóstwo. Są strasznie, strasznie słodkie. Pewnie takie coś będzie się trzymało 2 minuty. Nie wiem, na jaki to jest klej, ale i tak jest bardzo fajne, więc się z tego cieszę. Kolejną rzeczą są pierścionki. Ogólnie z biżuterii nie wiem, co fajnie jakby zamawiać na Shein, bo pierścionki, wiadomo, możecie nie trafić z rozmiarem. Naszyjniki z Shein bardzo szybko się psują, bardzo szybko, w trybie ekspresowym czasem może nawet. Ale ja tutaj zamówiłam pierścionki, zobaczmy. Bitch, wszystkie są mi dobre. I wiecie co? Mega są. Ja wyglądam teraz jak z takiego, wiecie, z rodziny królewskiej. Kolejną rzeczą są takie kolczyki, już nie będę ich rozpakowywała. Czekajcie, muszę stanąć za kamerą, żebyście to zobaczyli. Widzicie? Takie słodkie kwiatuszki. Nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie. Są maleńkie, bardzo widzicie jak paznokieć, ale są słodkie, więc sobie wzięłam, uznałam, że mogą do jakichś stylówek fajnie wyglądać. Kolejną rzeczą, to jest też strasznie słodkie. I jest to case na AirPodsy. Taki. On jest strasznie, strasznie słodki. Tylko jakby, no, głowę ma osobno. I tu jest takie coś, jakby wiecie, karabinek. Nie wiem tylko do czego się wbija ten karabinek. Nie wiem, nie mam pojęcia. Kolejnymi pierścionkami, uwaga, one są przekozackie, jednego dam już Dominowi. Są takie pierścienie, pokażę wam z bliska. No i widzicie, one się tak prezentują na palcach, tu mamy jeszcze, oj, 2 kolorki. No, ale są fajne, są wszystkie mi dobre, więc nice. Oczywiście nie będę ich tak nosiła, ale... Au! Ale są fajne, bardzo ładne. Dobra, i kolejną rzeczą są znów pierścionki. Te to w ogóle jakbym należała do rodziny królewskiej. One są z takimi, widzicie, z takimi kamieniami. W sensie są ok, ale jeżeli ktoś ma ten palec grubości palca u stopy, to będą wam dobre, bo są po prostu gigantyczne, więc no nie wiem, no. I kolejną rzeczą jest takie, widzicie? Tu ma takie złotko, tu ma taki róż. Ślicznie to wygląda i ślicznie to będzie wyglądało obok tego. Właśnie te pierścionki, może na tym położę, fajne, fajne. Też było tanie jak cholera, więc sobie wzięłam, uznałam czemu nie. Teraz hit hitów internetu ostatnio, gua sha. Ja nie wiem, czy gua sha musi być oryginalne, czy to wystarczy, że to jest coś takiego. Już się uczyłam, jak się tego robi. Nie można robić tak, tylko musi być pochylone. Jakby co? Jeżeli mówię źle, to sorka, może się nie douczyłam jednak. No, więc kupiłam sobie to Paris Hilton. Paris Hilton, kumpela na zabój, odlotowe agentki. Uwierzcie mi, nie wiem, gdzie ja wyjdę z tą torebką. Może to być mój śliniak, co najwyżej. Nie wiem, gdzie z tym wyjdę. Myślałam po pierwsze, że to będzie większe, ale fajnie, że to jest takie małe, jest mega słodkie, na wakacje jakieś czy coś, mimo że jest zimowe, takie wiecie, cieplutkie, miziutkie, to na wakacje chyba myślę, że to będzie spoko słodkie, ale wiecie, kupiłam to, bo kosztowało 10 zł, chyba około 10-14,
więc uznałam, czemu nie, zobaczymy. I kolejną rzeczą są okulary! I zamówiłam dwie pary takie same. Te są takie, wiecie, taki print, taki. A drugie są czarne, tylko one są chyba dopiero w tamtej trzeciej paczce. Nie, no ja nie wiem, będę musiała się pewnie do nich przekonać, ale w sumie okulary to okulary. Znaczy wiecie, jak takie patrzę, to wygląda trochę źle, ale jak już tak zapozuję... Ogarnij się, Zofia. I w ogóle fajnie, że do okularów Shein zawsze macie pokrowiec. Więc kupcie sobie nawet najtańsze okulary na Shein po to, żeby mieć fajny pokrowiec. Co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Kolejne majtki. That's sexy, bitch! What the fuck? Ale seksowne, ale ładne, zobaczcie. Z albanką, z kokardką mamy białe, mamy żółte. Ładny jest w ogóle, bardzo ładny jest ten żółty na opalone ciało, ja już to widzę. Na opalone ciało, a ten różowy na opalone ciało? Piękne, przepiękne majtki. I już widzę, że będą na pewno dobre mi. I kolejny zestaw bielizny. I słuchajcie, z bielizną nasz im jest tak, może nie z bielizną jakby tak, że osobno majtki, czy tam jakieś skarpetki, staniki, nie wiem. Powiem wam szczerze tak, nie wiem jak z stanikami, z fiszbinami, albo z jakimiś tam, wiecie, z takimi stanikami, nie chodzi mi tutaj o topy, nie wiem, bo nigdy nie zamawiałam jakby osobno stanika nasz in, ale raz zamówiłam sobie zestaw bielizny, bardzo ładny zresztą. Nie wiem czemu ona się nazywała, zestaw erotycznej bielizny, nie była żadna erotyczna. Ale strasznie na to czekałam i mówię, to będzie piękne. No przyszło do mnie ten stanik, to ja nie wiem co to było, majtki za duże. Mimo tego, że wzięłam eskę, nie wiem. Ale teraz znów zamówiłam zestaw bielizny. Słuchajcie! I taki staniczek. On w ogóle nie ma zapinek z tyłu, wkłada się go przez głowę. I leży to na mnie, kurde, idealnie, idealnie. Uwierzcie mi, wygląda w tym jak... Pięknie w tym wygląda. Ale tak samo mówię o tym, dlatego że bądźcie ostrożni przy zamawianiu właśnie staników i przy zamawianiu stroi kąpielowych. Mimo tego, że na TikToku mnóstwo dziewczyn pokazuje przepiękne stroje z Shein i na nich wyglądają również przepięknie. Zamówiłam 3 stroje z Shein i 3 stroje oddała mojej kumpeli. Po prostu... Majtki mi na przykład były za duże, a stanik był mi za maleńki. Tak dosłownie za maleńki, że nic mi nie zakrywał. Więc uważajcie, najlepiej sobie zamówcie na przykład jeden strój kąpielowy czy jeden stanik i zobaczcie i poczytajcie te opinie niż żebyście zamawiali, nie wiem, 15 stroi kąpielowych i wszystkie będą do bani. No, ale przechodząc właśnie do staniczków, zamówiłam sobie też takie 2 i przymierzałam je, już są bardzo śliczne, bardzo wygodne. To są bardziej takie topy, bo to jest długie dość. No i to nawet, wiecie, do jakichś spodenek z wysokim stanem będzie to fajnie wyglądało. I tutaj mamy też czarne. Tylko że one są właśnie z tymi gąbeczkami w środku. Ja już tego białego, te gąbeczki wyciągnęłam, bo ja nienawidzę tych gąbeczek. One sprawiają, że moje piersi są jeszcze większe, a tego nie chcemy. Więc jedziemy dalej, moi drodzy. Czekajcie, ja muszę się zastanowić, czy wszystko wam pokazałam. Dobra, teraz wam pokażę 2 rzeczy, które nie są dla mnie, tylko są dla Domina. Ogólnie tutaj powinny być 4 rzeczy dla Domina, tylko że jedną już dzisiaj ma na sobie, a jedną miał wczoraj, która jest teraz w praniu. Ale z tych 4 rzeczy wszystkie są mu dobre, we wszystkich wygląda bardzo dobrze, jest z nich zadowolony, więc fajnie, ja się cieszę. Ale tą bluzę, którą ma na sobie dzisiaj i tą, którą miał wczoraj, są najlepsze. To są już takie teraz basicowe t-shirty. Ten jest taki biały i tu ma motylka z tyłu. Jakby wiedziałam, że mu się to spodoba, bo on lubi takie motywy, efekt motyla, jakieś takie, wiecie. On sobie szuka jakiś teorii do ubrania, nie wiem, nie wiem. I tu jest kolejny t-shirt dla Domina. Aha, i w ogóle jakby... Ja mu wzięłam M-ki i są mu dobre. Ale tak samo dobre będą mi, więc wiecie, będę sobie nosiła. I ta bluzka również jest świetna, zobaczcie. Tu jest napis Adventures. Po prostu taka zwykła. Wzięłam ją, powiem wam, z myślą po prostu o wakacjach już. Nie wiem czemu. Są 3 stopnie na dworze w maju zaraz, a ja myślę o wakacjach. Dobra, zróbmy przerwę. Okej, teraz przejdźmy już do typowo ubrań, ale i tak jakby pewnie się nie streszczę. Mamy tutaj piżamkę. Piżamki nasze in też są fajne, bo są mięciutkie i są tanie, a piżamki ogólnie są dość drogie.
szczególności jakieś takie bardzo ładne. I zamówiłam takie białe spodenki, fioletowe kwiatki i do tego taką bluzkę. I ja wolę, jak piżamka jest większa, więc pomyślałam o tym, że chcę, żeby była trochę większa. Nie sądziłam, że będzie aż tak duża, gdy wezmę rozmiar M. Ale jest po prostu, no wiecie, po prostu tu mi bardzo opada. Ale jako piżama, co tam, nikt na piżamy nie patrzy. I tak jest bardzo urocza, więc fajnie. Kolejną piżamkę. Nie wiedziałam, na jaki kolor mam się zdecydować. Wzięłam sobie taki turkusowy. Oj, tak. Nie, w sumie jest mięciutka też. I tutaj mamy tylko taką bluzeczkę. Wygląda taka szara, ona jest taka turkusowa. Taką bluzeczkę i takie shorty. To ma być luźne, to ma być piżamka. W ogóle, co do też tych zamówień z Shein, powiem wam szczerze, że pierwszy raz mi tak dziwnie pachną. Jakby były czymś spryskane takim... Nie wiem. Zawsze był taki neutralny zapach, a teraz dziwnie pachną. Ale nie, że tak, że brzydko, że chińsko, czy jakąś fabryką, tylko pachną dosłownie tak, jakby były czymś antybakteryjnym wspikane. Nie wiem. Kolejną rzeczą... Ja cię kręcę, to jest przepiękne. Jezus Maria! I wyobraźcie sobie to. To, ta klamra, milion pierścionków, okulary, te majtki pod spodem oczywiście i jakiś super spód. Ja już po prostu to widzę, to jest przepiękne, jest mięciutkie. I kolejną bluzeczką, mega podobną. To jest po prostu przecudowne. Tylko błagam, żeby to mi było dobre, nie? Wiesz, że to będzie dobre, tylko ja się zawsze boję, że to jednak będzie za krótkie. A ja nie czuję się tak komfortowo, żeby pokazywać cały mój bebzol. No, ale jest strasznie słodkie i mam nadzieję, że moje piersi tak samo będą w tym dobrze wyglądały. Kolejną rzeczą jest jeden wielki fuck-up. Po prostu. To jest tragedia, nie? To jest tragedia, słuchajcie. Wyglądało to, kurde, przepięknie na stronie. Przepięknie. Przepięknie. Ja mówię, muszę to mieć. Mimo tego, że kosztowało to około 5 dych już. Uj, to jest drogo. Mówię, muszę to mieć. Jest to sweterek, który wygląda tak. I on na modelce wyglądał przepięknie. I ja, jakby jak ja to otworzyłam, mówię, kurde, to będzie piękne. Gdyby nie to, że ta dziura tutaj jest na wysokości moich po prostu, nie wiem, połowy piersi, to raz. Dwa to, że nawet gdybym była w stanie jakoś to ułożyć fajnie, to tu mam taki luz, że ktoś by, jakby wystarczyłoby, że ja zrobiłabym tak i już widać całe moje piersi. Więc uznałam, no okej, coś wykombinujemy. I jedyną opcją dla mnie noszenia tego jest noszenie tego tak i po prostu mamy odkryte plecy. Wygląda to ładnie, sprawdzałam. Ładnie to wygląda, tylko jeżeli ktoś z was nie lubi takich golfików, no to totalnie nie dla was, nie? Ja tak samo teraz... Kiedyś lubiłam golfiki, ale teraz już tak średnio. Nie wiem, jakoś tak mi przeszły. Dajcie znać, co wy myślicie po prostu. No niestety czasem po prostu bywają takie wpadki, takie zakupy. No nic nie zrobimy. Kolejną rzeczą, tego też mi jest strasznie przykro, z tego to jest w ogóle mi totalnie przykro. Jest to koszula. Czekajcie, zapnę ją. Koszula, która na stronie wydawała się prześliczna, ona jest takiego lekkiego materiału, jest taka krop trochę. Wydawało się, że ma piękny dekolt na stronie, ma troszeczkę pufiaste rękawy, po prostu nic dodać, nic ująć, idealna koszula, którą ubierzecie do wszystkiego i będziecie świetnie po prostu wyglądać. No, szkoda, że dekolt kończy mi się tutaj, dosłownie, i wszystko poszło na marne, w sensie wiecie, bo jakby... Ja rozumiem pod to założyć jakikolwiek top pod koszulkę i będzie po prostu widać tą barierę, jakby, że tu jest jakaś koszulka, pod spodem tu jest ta koszula. To już nie jest to samo. To już nie jest to samo, okej? Okay? Serio próbowałam i nie jest to samo. Ale myślę, że i tak będę z nią kombinowała. Może po prostu wezmę ją do krawcowej i... Albo będę sobie tutaj jakąś agrafką to szczepiała, bo... No nie wiem, no. No nie wiem, no. Kolejną rzeczą, którą musiałam mieć. Musiałam mieć, cholera wie czemu musiałam ją mieć. Już wiecie co to, nie? Już wiecie co to. Zamówiłam spodnie w zebrę. To jest najgorsze w zakupach na Shein. Mówisz sobie, tak, będziesz w tym chodziła, a to do ciebie przychodzi i mówisz, o, no nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, nie, te spodnie, one są, wiecie, tutaj jakby z gumą, tu się tylko po boku je zapina.
są świetne, one są na krój dzwonu, są świetne, świetnie leżą, przecudownie podkreślają pośladki, są mega długościowo, fajne spodnie, ja je wzięłam w rozmiarze ile? XS. W ogóle spodnie biorę zawsze najmniejsze na Shein, chyba że jest XXS, no to i tak biorę XS. Po prostu biorę XS-ki, spodnie, koszulki, różnie, tak jak mi się po prostu chce. Ale jak ja je ubrałam, to powiem wam, że spojrzałam w lustro i nieważne gdzie patrzyłam, w sufit, to ja i tak widziałam te spodnie. I tak je widziałam, więc one się rzucają tak w oczy. No rzucają się, no, ale powiem wam, do jakiegoś niebieskiego t-shirtu je wyfitować. Wyfitować, sfitować. No, może coś z tego będzie, zobaczymy. Nie wiem, może zrobię zdjęcie i będą leżały w szafie. Ale to nic, prawda? Co do niebieskich rzeczy. Musimy to zobaczyć, bo ja jeszcze tego nie widziałam. Zobaczcie to, zamówiłam sobie taką koszulę, która jest, ona jest totalnie prześwitująca. Dlatego wzięłam ten biały stanik. Żeby ubrać sobie ten biały stanik pod to. Idealnie, idealny plan, ale oprócz tego, że jest niebieska, zobaczcie jakie ona ma rękawki. Widzicie to, jakie to jest urocze? Nie no, jest przecudowna, jest mięciutka. Będzie mi dobra na pewno, będzie dobrze leżała, już to widzę, już to widzę. Mam do ciebie wielkie nadzieje, nie zawiedź mnie. Kolejną rzeczą jest, to jest też trochę fuck up niestety. Jak pamiętacie, miałam na swoje urodziny, pokazywałam wam to na moim Instagramie, miałam taki golfik, właśnie, że tylko golfik i długie rękawki w panterkę. W ogóle było to mnóstwo pytań, ja tam każdemu odpisywałam, że Shein, Shein, Shein. Jak ja to ubrałam, ten golfik, mi się on mega spodobał i się mega podjarałam, tylko z racji tego, że to jest panterka, no to nie zawsze jest okazja, żeby to ubrać. I stwierdziłam, że kupię sobie bardziej neutralny kolor i kupiłam sobie taki beżowy. Strasznie dziwnie to leży, kurde, strasznie dziwnie to leży. Czekajcie, pokażę wam. Po pierwsze jest strasznie dziwne uczucie, jak ja to mam na sobie, bo plecy są totalnie gołe, widzicie, tam nie ma w ogóle materiału, a w tym moim panterkowym jest dotąd ten materiał, więc to jest takie no, troszeczkę wygodniejsze. Tu się to tak trochę dziwnie układa, ale myślę, że kwestia przyzwyczajenia, nie wiem, zobaczymy. Ogólnie jest fajne, przyjemne, miziutkie. Ale chyba muszę się do tego jeszcze troszeczkę przekonać. Dwie pary spodni. Zacznijmy od tej, którą już widziałam, mierzyłam. I to są spodnie, które mega, mega chciałam, odkąd pierwszy raz je zobaczyłam na Shein. Są to zwykłe, czarne spodnie, które mają wyszywane kieszonki, kieszenie, zamek, rozporek, wszystko mają wyszywane. Kurde, są prześwietne. Jestem z nich mega zadowolona, mega mi się podobają. One są szerokie, z szerokimi nogawkami, proste spodnie, są prześliczne, piękne. Jestem w nich zakochana i mam nadzieję, że po prostu się szybko nie spiorą, ani nic się z nimi złego nie będzie działo, nie będą się rozpruwały. I kolejne spodnie, do których tak nie wiedziałam, czy mam... No... Właśnie tego się bałam. Na pewno je dobrze kojarzycie, mnóstwo dziewczyn takie podobne ma. Ogólnie w kamerze wyglądają ładniej. Widzę to. Są troszeczkę zbyt zielone. To jest zbyt zielone na żywo, a to jest zbyt czerwone. A tak miałam takie nadzieje, że nawet właśnie do tego topa to będzie ładne, albo do tego. Nie no, tu się nic kolorystycznie kurde nie łączy. Jedynie do czarnego to będzie pasowało. Kolejną rzeczą z serii Bad Bitch jest t-shirt, który po prostu jak mój tata by mnie w tym zobaczył, pewnie bym mnie wysłał do kościoła i bym miała tam siedzieć dopóki... Nie wiem... To blisko z napisem... Uwaga! Baby girl. Jest to typowa taka bluzeczka z lat takich 80-tych, 90-tych, ma taki typowy krój, jest obcisła, jest króciutka, jeszcze biodrówy do tego zarzucić. Ma kolor brązowy, tutaj no, jest to srebrne, jak wiecie, ja średnio za srebrem przepadam, ale może coś się tutaj uda zrobić. No, prześliczna, prześliczna po prostu. Kolejną rzeczą, już przedostatnią, miejmy nadzieję, nie. Jeszcze jest coś na sam koniec. O, tego nie mierzyłam. Jest to taka bluzeczka. Błagam, ładnie wyglądaj na mnie. Taka bluzeczka. Widzicie, ona tu ma kilka takich guziczków słodkich i tu już jest potem otwarta.
więc mam do niej duże nadzieje. Ludzie pisali, że jest fajna, że jest mięciutka, faktycznie taka jest, ale zobaczymy, jak leży na mnie. Przedostatnia rzecz już teraz. Wracamy do staników. Przepraszam Was za taką pomyłkę tutaj. Mam nadzieję, że to nie jest problem. Jest to po prostu zwykły, czarny top stanik. Po prostu. On również w sobie miał poduszki, ja je również wyciągnęłam. Tak jak mówiłam, nie lubię. Jest on strasznie, strasznie miękki. No taki aż śliski materiał ma. No śliski. Nie no, jest fajny po prostu, ale myślę, że i tak dalej jako stanik, a nie jako top, bo jest, no mimo, że się wydaje dość duży, to jest krótki. I słuchajcie, ostatnia rzecz, ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że zostaliście tutaj ze mną do końca, bo to jest rzecz, na którą bardzo czekałam, nie mogłam się jej najbardziej doczekać. Wśród wszystkich rzeczy nie mogłam się tego doczekać i miałam to bardzo długo dodane w koszyku na Shein, jednak cały czas nie było mojego rozmiaru, mojego, nie mojego. Są to buty! Buty, zamówiłam buty na Shein. Jak ja je zobaczyłam, myślałam, że zwariowałam. Mówię, muszę je mieć, tylko dlatego, że te buty wyglądają tak samo. Ja miałam kiedyś dosłownie takie same buty, które były z Aldo. Aldo, jak wiecie, już w Polsce nie ma. I to były prześwietne buty. Nosiłam je cały czas na jakieś imprezy. No ale przez to, że je nosiłam cały czas na jakieś imprezy, one wyglądały w stanie krytycznym. Więc się nadawały już niestety tylko i wyłącznie do śmietnika. A ja żyłam wielką nadzieją, że kiedyś znajdę podobny but. Podobny krój, żeby po prostu były tak samo wygodne, tak samo komfortowe dla mojej stopy. No i jak je zobaczyłam na Shein, mówię, no nie mogę, muszę je po prostu mieć, nieważne czy to będzie fuck up, czy nie, muszę spróbować. I mamy je, kochani. Po pierwsze, buty przyszły w woreczkach. I są to takie lateksowe, piękne buty. Jest to piękny bucior, jest po prostu prześliczny. Może się komuś tam nie podobać, on tutaj ma płaski czubeczek. Może się komuś nie podobać, ale ja Wam przysięgam, że jeżeli sobie kupicie taki but, on na każdą imprezę, do każdej stylówki będzie wyglądał świetnie, on jest wygodny. Mimo tego, że się wydaje, że tu jest płaskie, no ale ten jakby obcas jest mega gruby i stabilny. Są strasznie wygodne i kupiłam je w rozmiarze 39. Mimo tego, że ja mam 38,5, czasem 39, ludzie pisali, żeby wziąć rozmiar większy. I mówię, dobra, wezmę te 39. I jak one do mnie przyszły, uwierzcie mi, ja je przymierzałam z takim stresem. Mówię, jak ja już je zobaczyłam i się w nich zakochałam i mówię, będą mi za małe, to po prostu wywalę je chyba przez okno. No ale są dobre, są idealne. I już się tak cieszę, że mogłam Wam je pokazać, bo już się nie mogę doczekać po prostu, aż je ubiorę i wyjdę i będę się nimi cieszyła. Są prześliczne, więc dziewczyny, jak szukacie fajnych butów, to jest but, który Wam się po prostu przyda, nie znudzi, zawsze będzie zajebiście wyglądał, jest klasykiem, ale z drugiej strony ma też w sobie to coś, przez to, że się świeci, jest to prześliczny bucior i na pewno wygodniejszy od każdej innej szpileczki, bo ja na przykład szpilek niezbyt lubię, mam to chyba po mojej mamie. I to by było tyle z moich zakupów, mam nadzieję, że wszystko Wam się spodobało, tak jak i mi. Przypominam Wam o tym, że gdy przyjdzie do mnie ta trzecia paczka, pokażę Wam ją albo na TikToku, albo na Instagramie. No a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Nie zapominajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Kocham Was bardzo mocno, buziak, pa!